Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym z Poronina. Jestem tutaj na balkonie, mam teraz taką zaparzoną kawę. Taka parzona, typowo fusiasta kawa. Będę ją sobie popijał jak przestygnie. I w dzisiejszym filmie pomyślałem sobie, że będę opowiadał o tym, co zobaczyłem w telewizji. A wczoraj obejrzałem telewizję specjalnie, nawet na poczet tego filmu, który chcę tutaj przygotować. Jestem ubrany w kurtce, bo jest zimno, jest minusowa chyba temperatura nawet, ale stwierdziłem, że lepiej mi będzie na balkonie niż z takim kubkiem gdzieś chodzić i tutaj się przemieszczać po wiosce, tak? Także tak to jest. A o czym będę dzisiaj dyskutował? Będę dyskutował o wiadomościach, właściwie to faktach TVN, jakie wczoraj obejrzałem. Przygotowałem sobie 3, bo więcej nawet nie byłem w stanie gdzieś tam spamiętać tego wszystkiego i ten 3 fakty z faktów, które po prostu chciałem omówić w dniu dzisiejszym. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam. I teraz tak, przechodząc do tematu tego dzisiejszego odcinka, wspomniałem, że tylko 3, tak, bo powiem wam, ciężko było się skupić, żeby to tak obejrzeć. Więcej gdzieś tam nie zapamiętałem sobie jakichś takich istotnych. Czy te są w ogóle istotne, o których będę chciał dzisiaj tutaj opowiedzieć? Nie wiem, ale chcę zwrócić po prostu uwagę na sam przekaz, tak? Bo ludzie się strasznie zachwycają tym, co jest w telewizji, jaką jest TVN. Mówią po prostu, no, że to jest taka dobra telewizja, że to jest takie medio, że oni mówią prawdę, tylko i wyłącznie prawdę, tak? A ja mówię inaczej. Ja mówię właśnie, że TVN kłamie i mówię o tym, że jest telewizją, która manipuluje ludźmi oraz, że jak włączycie TVN, to możecie od razu wyłączyć myślenie. I to ostatnie stwierdzenie, jakiego ja przed chwilą użyłem, to myślę, że ono jest najbardziej zasadne w kwestii tego, co chciałem omówić w tym dzisiejszym filmie. Wczoraj, to jak oglądałem te fakty, utkwiły mi gdzieś w pamięci te takie, no nie wiem, czy one były najważniejsze, no 3 wiadomości, tak? Pierwsza to było to, jak były przepychanki ze Strażą Marszałkowską, jak chcieli tam posłów PiS, tego Kamińskiego wprowadzić i tak dalej. To było powiązane później jeszcze z inną wiadomością o tej posłance, tak? Teraz mi się przypomniało, która miała zostać 461. posłem według PiSu, tak? Ale wiecie co? Okej, okay, no oni to pokazali, to jak to wyglądało. Tylko że zwróćcie uwagę też na to, okej, okay, ktoś może powiedzieć, że fakty to nie może być coś takiego jak vlog, to jak ja kręcę i nikt nie będzie tego tak oglądał. Nie można się z tym zgodzić, bo żadne wiadomości w ten sposób nie powstają, tylko że jest jedna kwestia, że widać, że pewne rzeczy, pewne właśnie fakty, o jakich mówią fakty TVN, są wycięte tylko i wyłącznie gdzieś tam z kontekstu. I te konteksty było widać wczoraj, jak ja oglądałem. Właśnie takie konteksty, gdzie chcieli pokazać tylko to, co jest ich zdaniem po prostu najważniejsze. Chcieli pokazać to, co jest po prostu tylko prawda, z którą oni się gdzieś tam zgadzają. Okej, pokazali gdzieś tych posłów przepychających się. Oczywiście jest jedna, może to nie jest złe, że oni to pokazali. Okej, ja się tego nie będę czepiał, ale chodzi mi o to, jaka jest retoryka, że widać to tak, jak ludzie mi piszą komentarze pod filmami. I czasami, jak ja czytam te komentarze, to ja widzę, że one są na przykład zawistne, albo niektóre komentarze, że może, tak jak już robiłem odcinek o hejcie, co uważam za hejt, co nie, może one nie są hejtujące, ale kipi w nich nienawiść. To tak samo oglądając fakty, ja miałem takie wrażenie, że kipi taka nienawiść, że kipi takie przeświadczenie właśnie o tym, że ten PiS to jest najgorszy i ten, broń Boże, ja nie popieram PiSu, nie popieram żadnych polskojęzycznych polityków, od tego zacznijmy tutaj, tak? Żebym był od razu dobrze zrozumiany, ale chodzi o to, że są ukierunkowani po prostu w jakąś stronę, są ukierunkowani w jakąś stronę i że te fakty, jakie widzicie,
to one mają przedstawić i pokazać wam, ten jest dobry, ten jest zły. I tak nastawiać właśnie społeczeństwo. Do tego ja zmierzam, że to jest właśnie manipulacja, tak? No bo jeżeli miałyby być wiadomości, to nie wiem, musiałyby być bardziej takie neutralne trochę, tak? Moim zdaniem, takie neutralne, żeby widz, który to ogląda, mógł sobie sam wyciągnąć jakieś wnioski. Żeby mógł sam, przynajmniej takie powinny być wiadomości, bo to, jak ja sobie tu dyskutuję o polityce, czy jacyś inni youtuberzy, to jest w ogóle co innego. To jest w ogóle co innego. Nie ma tego, co porównywać jednego kontentu do drugiego. Fakty, wiadomości powinny być obiektywne. Nie wycinane też z kontekstu jakieś czyjeś przemówienia, słowa. Jak ja widziałem tam, to teraz mi się przypomina więcej jakiś ten rzeczy, które widziałem, jak medialny marszałek, były idealnie wycięte co do zdania z kontekstu, które chciał tam powiedzieć, zdania i tak dalej, tak? Także i nawet to było tak zrobione, no kurczę, wygląda to profesjonalnie, nie mówmy, że nie. No ale czego można się spodziewać po profesjonalnej telewizji, profesjonalnym medio, w którym pracuje sztab ludzi, którzy pracują od lat, którzy robią właśnie tego rodzaju content. No, tego się trzeba spodziewać. To będzie wyglądało zawsze profesjonalnie, bo i ta właśnie ich profesjonalność, jaką robią w tych faktach, w tych wiadomościach, których chcą przekazać ludziom, to właśnie jest zgubne, bo ludzie myślą, że jest to zrobione właśnie profesjonalnie, a nie potrafią oddzielić tego, od tego, że jest jakaś retoryka właśnie skierowana w jedną konkretną stronę. Dobra, chwila przerwy, skosztuję teraz tą kawę, czy ona jest w ogóle już delikatnie przestygnięta. Kolejny fakt według TVN, jaki chciałem omówić. Nie wiem, jak to też za bardzo zrobić, bo muszę tutaj używać jakichś takich słów, które nie będą wrażliwe. I jest to ciężki temat, bo jest to temat choroby. Choroby, jaką jest odra, tak? Ale dobrze, może w tym kontekście, jak ja to mówię, to nie będzie to jako traktowane jako jakaś szkodliwa treść. Chodzi mi o to, że jak oni to przedstawili, tak, że najpierw jakieś liczby, że wzrosło 60-krotnie, że w Niemczech, żeby zastraszyć człowieka, że idzie zagrożenie i tak dalej, i że wszyscy chorują, a zwłaszcza dzieci, i takie wprowadzenie, oni są już mistrzami w tym, bo byli mistrzami 2 lata wprowadzenia właśnie takiego terroru, bo inaczej tego się nie da nazwać, medialnego, tak, gdzie straszyli ludzi i teraz to już sobie tylko przypominają, a już wiedzą, że tak to trzeba robić i najpierw zaczynają właśnie od tego rodzaju jakichś liczb, od tego, że narasta zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. Ja już tylko czekałem, kiedy oni przejdą do jednej rzeczy i tylko czekałem. Minęło chyba 2 minuty z tego, o czym mówili, wprowadzali to napięcie takie, bo to napięcie musi być takie, no, sięgające zenitu po prostu, takie, żeby ludzie już to jest taki przekaz, słuchajcie, żeby ludzie już myśleli, że, no, że idzie po prostu najgorsze i że faktycznie no jest źle, jak się temu uchronić, co teraz trzeba zrobić, to nie możemy przecież pozwolić na to, żeby dzieci były chore, no dorośli też, ale zwłaszcza dzieci. No i co z tym zrobić, tak? Ja już wiedziałem, co oni chcą z tym zrobić. No bo to jest oczywiste, co oni chcą zrobić, żeby zapobiec chorowaniu. I czekałem tylko, kiedy oni przejdą do tego faktu jednego następnego i przeszli, tak? I przeszli i zaczęli mówić, co jest ważne, co trzeba zrobić, żeby zrobić tutaj ten igiełką w rękę dziecku, tak? I że to jest najważniejsze. I że coraz więcej dzieci odmawia, znaczy może nie tyle jak dzieci, ale dorosłych, czyli rodziców tych dzieci, odmawia robienia tego co roku. Ja już nie wiem, jak to mówić, żeby było dobrze, ale tak jest. I oni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę, że to jest wina właśnie rodziców. Ja nie będę się skupiał tutaj, dlaczego rodzice odmawiają. Widocznie mają jakiś drogi TVN-ie powód, ale o tym już jest ciężko dyskutować, jak widać, bo wam to nie jest na rękę, bo wy jesteście promotorami wszystkiego, co najlepsze, co jest zarekomendowane przez ekspertów.
właśnie też takich TVN-owskich ekspertów. I wy to lubicie po prostu propagować. No to jak tak lubicie propagować, to przeszliście do tego, co lubicie propagować w tej wiadomości i wtedy powiedzieliście, jak można się temu uchronić, że właśnie można zapobiec to, robiąc tym, co rodzice tych dzieci nie chcą tego robić. I taki był przekaz właśnie tej wiadomości. Taki był przekaz tej wiadomości. Starałem się to ubrać jak najbardziej w takie słowa, powiem wam, przyjazne dla tej społeczności. Nie oceniam faktu, jak ktoś to będzie moderował. Nie oceniam faktu, czy rodzice robią dobrze, czy robią źle. Niech każdy robi z własnym sumieniem, drodzy moderatorzy. Niech każdy robi z własnym sumieniem. Ja oceniam i opisuję wiadomość, jaką usłyszałem w medio, jakim jest TVN. Oceniam wiadomość, jak budowali napięcie, jak ze zbudowanego wysokiego napięcia przeszli do propagowania procedur, które TVN uznaje za właściwe. Może nie tylko TVN, eksperci, lekarze i tak dalej. Pewnie tak, oczywiste to jest, tak? A ja chciałem tylko to omówić, jak to wyglądało z perspektywy widza, jakim ja wczoraj byłem. Co więcej, zróbmy sobie kolejną przerwę, żeby łyknąć sobie tej kawki, tak? I przejdę do ostatniej wiadomości i omówienia tego, jak to jest zawsze na zakończenie w takich faktach. Muszę wam powiedzieć, że dobra kawa i naprawdę szybko stygnie tutaj na tym balkonie. Co zrobić? Taka jest rzeczywistość. Ale tak, chciałem przejść jeszcze teraz o tych faktów, tam było więcej. Powiem wam, że to, co sobie gdzieś tam zapamiętałem, nie chcę sobie zaprzątać głowy też właśnie takimi rzeczami, tym, co jest w telewizji. Ja nie chciałem tego nawet pamiętać, dlatego powiedziałem tylko to, co jeszcze gdzieś tam miałem w głowie trochę po tym, co obejrzałem, no bo też nie jestem bezmózgiem, żeby wyrzucić też to z głowy, co zobaczyłem. Nie da się tego zobaczyć. Nie robię ten odcinek specjalnie od razu, jak się obudziłem, bo później to ja bym chciał to w ogóle kompletnie zapomnieć, co zobaczyłem w tej telewizorni. Ale tak, robię to tak na bieżąco, ten film, ten odcinek. I powiem wam, że oni, wydaje mi się, bo kiedyś też tak, jeszcze jak nie byłem świadomy, jak oglądałem telewizję, to między innymi właśnie TVN, to zawsze gdzieś to tak wyglądało i widzę, że nic się chyba nie zmieniło w tej kwestii. Teraz nie oglądam oczywiście polskojęzycznych telewizji. To było tak z ciekawości na poczet tego filmu właściwie. I też tak chciałem zobaczyć faktycznie, jak to wygląda, taki przekaz medialny, bo dawno nie widziałem. Dlatego obejrzałem i się przyznaję. I oni lubią też na samo zakończenie mówić o jakichś takich, bo już tu tak wezmą, bo to jest takie działanie psychologiczne, słuchajcie. Najpierw było o tych, to takie negatywne wiadomości, negatywne, żeby zastraszyć widza, żeby widz się czuł taki, no, nie wiem, może w gorszym humorze, a później to jest takie zawsze na zakończenie. Ja myślę, że nad tym muszą pracować jacyś psycholodzy i w ogóle ktoś, nie wiem, że oni wynajdują też takie wiadomości, jak było, że termity budują kopiec Kreta i że one budują, znaczy nie kopiec Kreta, że termity budują, nie wiem jak się to nazywa, ten taki kopiec, nie Kreta, bo Kreta nie mogą, co ja mówię, ale ten taki kopiec, tak, i pokazywali to w odniesieniu, że powstała też jakaś budowla, którą wydrukowała drukarka 3D, i było to zaprojektowane z różnymi detalami, kształtami, tymi jakimiś tunelami, jakie robią właśnie te termity. I do czego ja zmierzam? Po co komu ta wiadomość właściwie była potrzebna? Po co komuś ta wiadomość była potrzebna? Czy w głównym wydaniu faktów taka wiadomość w dobie tego, co się dzieje na świecie, o czym można by powiedzieć, o czym trzeba by mówić, na przykład co się dzieje w Palestynie, o czym w ogóle ja nie usłyszałem w tych faktach, nie usłyszałem. Oni nie są zainteresowani tym, co się tam dzieje. I nie poświęcili ani sekundy czasu temu wydarzeniu, tej tragedii, która się dzieje na przykład w Palestynie. I o tym jakoś nie mówią. A, mówili coś jeszcze oczywiście o Ukrainie.
No bo jakżeby nie. Teraz sobie przypominam, niestety. No i co? I na samo zakończenie o termitach? O jakimś kopsu, który zrobiły termity? Naprawdę? Naprawdę to jest istotny fakt w dobie tych wydarzeń, jakie mamy na świecie? Naprawdę TVN? To jest mistrzostwo manipulacji. Mistrzostwo manipulacji. Z tego napięcia, z tego zastraszenia, jakie osiągnęliście, które miał widz podczas oglądania waszych faktów, przeszliście do czegoś, co miało złagodzić po prostu to, jaki był ten przekaz medialny wcześniej. Miał to złagodzić. Tak, żeby widz poczuł się troszkę zrelaksowany, żeby troszkę się zaśmiał może nawet, żeby uśmiechnął się przy tym, jak pokazywaliście te termity, jak jakiegoś amerykańskiego naukowca czy eksperta, który tłumaczył, jak one tam żyją, co one robią i tak dalej. To było po to. No bo po co, drogi TVN-ie? Żeby się zrelaksować. Żeby odprężyć umysł po tych negatywnych faktach, ale tego się nie dało zapomnieć, bo jak ktoś ogląda te fakty codziennie, dzień w dzień i jest nastawiony po prostu tak medialnie na to, co wy robicie, jaki przekaz macie, to on będzie to pamiętał, tak? To jest takie działanie podprogowe. Wy tak podprogowo działacie właśnie, żeby nastawić ludzi mentalnie. Tak podprogowo. Mentalnie nastawiacie ludzi do tego, jak oni mają myśleć. Jak mają myśleć ludzie. A później na samo zakończenie właśnie robicie taką chwilę zawsze relaksu, żeby wprowadzić takie załagodzenie całej sytuacji, całej tej papki medialną, jaką pokazaliście ludziom. Tak jest. Tak jest. Tam musiał pracować nie tylko sztab dziennikarzy, ale też jakiś sztab psychologów. Psychologów. To tak jak markety mają psychologów, żeby ułożyć towary w sklepach, żeby odpowiednio zaaranżować, żeby odpowiednie rzeczy działy się w sklepie, żeby ludzie jak najwięcej wydali pieniędzy. Oni tam mają takich specjalistów, muszą mieć, bo nie sądzę, żeby sami na to wpadli. To wy tak samo macie takich ekspertów, którzy mówią, w jakiej kolejności, jakie fakty mają być serwowane ludziom, tak, żeby później na samym zakończenie była jakaś nieistotna wiadomość, która ma spowodować, że ktoś się zrelaksuje. Ktoś się zrelaksuje po takiej sieczce medialnej, po takim przekazie negatywnym, jaki by wydźwięka, że tu zagrożenie takie, tu takie, tu może być Rosja wkroczyć, tu ten. Teraz mi się przypominają te rzeczy już, ale nie chcę o nich pamiętać. No nie, po prostu samo gdzieś to w głowie mi teraz się przypomina. Tak jest, drogi TVN-ie. Dobrze. Przerwa na kawę i podsumowanie dzisiejszego filmu. Także słuchajcie, tak to jest. Obejrzałem te fakty. Z jednej strony trochę z ciekawości, bo dawno nie widziałem po prostu tego rodzaju wiadomości. Tak, byłem ciekawy, jaki jest przekaz medialny. I widzę, jak to działa. Podejrzewam, że ludzie, którzy oglądają to codziennie, nie dostrzegają pewnych rzeczy, które ja dostrzegam na przykład teraz. Oni tego nie dostrzegają i nie analizują tych faktów, tak jak ja analizuję to w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym odcinku. Dlatego moim zdaniem trzeba uważać, nie oglądać tego najlepiej. Najlepiej tego nie oglądać, bo będziecie zawsze mieli właśnie taki negatywny przekaz. Przekaz zastraszenia, przekaz manipulowania, bo to ma po prostu na celu, żeby zmanipulować, żeby wam wtłoczyć do głowy takie, a nie inne myślenie. Przedstawianie właśnie, ten jest dobry, ten jest zły. To powinno być wszystko obiektywne, żebyście wy sobie wyrazili własną opinię. Ja na przykład w swoich poglądach mówię, jakie są moje poglądy. Ja nie potrafię być obiektywny, od razu mówię, bo ja nie jestem telewizją. Ja nie jestem telewizją. Ja nie mam obowiązku być obiektywny i robić vlogi i żeby ktoś sobie wyciągał wnioski. Czasami robię tego rodzaju content, gdzie omawiam jakąś sytuację z mojej perspektywy, ale was, jako osoby myślące, zachęcam zawsze do tego, żebyście pomyśleli. Ja nie muszę myśleć za was, tak jak myśli TVN. Nie muszę myśleć. Każdy z was jest myślący, kto ogląda ten kanał.
czy ludzie myślący oglądają TVN? No, w jakiś sposób oni myślący muszą być, skoro są ludźmi. Ale czy oni są na tyle inteligentni, żeby oddzielić właśnie to, te pewne rzeczy od tego, jaki jest właśnie przekaz, żeby zrozumieć, że są manipulowani, żeby zrozumieć, że są zastraszani. Człowiek zastraszony jest człowiekiem zmanipulowanym. Jakież to jest proste? Czy oni są tego świadomi? Tu już zaczynam mieć pewnego rodzaju wątpliwości. Tak właśnie jest. Dlatego zachęcam, żeby tego nie oglądać. Żeby tego nie oglądać. Właśnie z racji tego, że później, jak się ktoś do tego przyzwyczai, to im częściej będziecie oglądać tego rodzaju właśnie fakty, wiadomości, to tym częściej, no chyba, że jesteście odporni po prostu na to, ale ja bym się nawet sam mógł złapać nad tym, oglądając to, nie wiem, codziennie przez ileś miesięcy, że może, a może oni mają rację? Może bym się tak nawet mógł złapać. A tak, a dlaczego nie? Bo tak to działa. Bo tak to działa. Także ja wam odradzam, skąd czerpać właśnie wiadomości. Nie wiem, czy ja co, robię filmy na YouTube, nie oglądam polskojęzycznych telewizji, mieszkam w Rumunii, skąd biorę wiadomości? No biorę wiadomości, wszystko gdzieś krąży w jakichś mediach i nie trzeba konkretnie oglądać TVP, Polszmatu, czy też TVN-u, tak? TVN. Włącz TVN, wyłącz myślenie. To powinno przyświecać. To jest najlepsze hasło reklamowe dla tej telewizji reżimowej, jaką jest TVN. Włącz TVN, wyłącz myślenie. I z taką refleksją chciałbym was zostawić w dniu dzisiejszym. Sami wyciągnijcie wnioski. Może jak obejrzycie jakieś fakty najbliższe czy coś, to przyjrzyjcie się, jak to jest. Jaki jest układ tych faktów, czy oni są faktycznie obiektywni, czy nie są obiektywni, jaki jest przekaz, czy jest budowane napięcie, czy jest tak, że chcą wprowadzić taki trochę niepokój w waszych głowach. Bo ja takich uczuć doznałem wczoraj, oglądając. Tak to jest, moi drodzy widzowie. Kończę ten dzisiejszy odcinek. Uważam, że to jest wszystko, co wam miałem do powiedzenia. Kawa już praktycznie jest, no, jeszcze delikatnie ciepła, także będę ją sobie tutaj popijał, żeby dokończyć. Tyle z mojej strony. Zachęcam was oczywiście do subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie, żeby zostawiać pierdółki w postaci łapek w górę. No i co więcej, możecie udostępnić ten czy inne filmy i fajnie by było, jakby ten mój film trafił do kogoś z TVN-u. Bardzo bym sobie tego życzył. Ciekaw byłbym, co by powiedziała pani dziennikarka, czy pan dziennikarz TVN-u, czy jakiś prezesunio, jakiś ważny ważniak, który by to obejrzał. Bardzo jestem ciekaw, co by powiedzieli. Powiedzieliby na pewno, że jestem szuli płaskoziemca. Ale to już do tego przywykłem. Dobrze. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.